Dzień dobry, w kolejnym odcinku z Archiwum Centrum Kultury witamy Państwa niezwykle serdecznie, jak zwykle Krzysztof Zagrodny, Telewizja Kablowa i Marek Dańczak, Centrum Kultury. Szanowni Państwo, wróćmy na chwilę do kolejnego spektaklu zespołu teatralnego My. Wszystkie były świetne i ten również będzie naprawdę znakomity. Cofniemy się do 2012 roku, to był 20. premiera zespołu teatralnego My. Zespół zrealizował 27 spektakli. Tytuł spektaklu Jesień, Zima, Zima, Wiosna. Świetnie skonstruowany kolaż tekstów, za chwilę Państwo je usłyszycie. Bardzo interesujący nastrój całego spektaklu. Nowy garnitur aktorów, sala pęka w szwach, jesteśmy w marcu 2012 roku. No i cóż, spójrzmy w takim razie na kolejny spektakl naszego zespołu teatralnego, którego budują od niepamiętnych czasów tą niezwykłą atmosferę kamiennogórscy licealiści pod przywództwem znakomitego reżysera i naszego instruktora, pana Jacka Bruździaka. Zapraszam niezwykle serdecznie. Zawsze lubiłam ławki. Są znakiem wycofania, dystansu, łagodnej marginalizacji na obrzeżu świata. Są nieocenionym punktem obserwacyjnym, dogodnym schronieniem, spokojną przystanią na poboczu drogi dla tych, którzy potrafią się zatrzymać. Spędziłam wiele godzin na ławkach, kontemplując świat. Istnieją ławki niestosowne, wysoce nieprawdopodobne, które stoją w niewiarygodnych miejscach. Człowiek siedzący na ławce nie należy już do rzeczywistości, a w każdym razie się od niej odcina. To proste siedzisko czyni zeń poetę i poszerza jego horyzonty. Jeśli istnieje jakieś miejsce, które nie podlega tumultowi świata, jest nim właśnie ławka. No się masz, poetka. Cześć. Co masz, no? Mam. A ćwiczyłaś? Ćwiczyłam. Tylko słuchajcie, na jutro to mam być gotowe. Spacerując w lesie, ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał, znowu idzie jesień. Jesień idzie, nie ma na to rady. I podreptał do chaty po gruszce i oznajmił stanowczy przed chatą swojej żonie, tak samo staruszce. Jesień idzie, nie ma rady na to. A staruszka zmartwiła się szczerze, zamachnęła rękami obiema,
zacząć chodzić w pulowerze. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro. Nie ma rady. Jesień idzie. A był sierpień, pogoda prześliczna. Wszystko w złocie, trwało i w zieleni. Prócz staruszków chyba nie myślał o mającej nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowe zasady i wiedzieli, że wcześniej czy później jesień przyjdzie. Nie ma na to rady. Ulica miła. Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Domy, domy, domy surowe, trzypiętrowe, czteropiętrowe. Idą, suną, ciągną się prosto, napęczniałe bólem i troską. W każdym domu cuchnie podwórko. W każdym domu jazgot i turkot. Błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica. Miła ulica, miła ulica. Jest nią pokoci chuba, trąbiąc pędzi pogotowie. To pod 13 powiesił się fryzjer, który miał źle w głowie. Pisał powieści detektywne. Chciał zostać aktorem. Ciągle coś deklamował albo śpiewał piskliwym tenorem. Moja miła, ty nie wiesz, jak źle ulicą miłą błąkać się we mgle, niosąc bezdomne marzenie i nienapisany wiersz. No powiedz, miła, czy wiesz? To nie była dusza fryzjera, to był anioł prawdziwy. O. Thank you.
była dusza fryzjera. To był anioł prawdziwy. Jak z trampoliny wzbił się z ulicznej perspektywy. Leciał na białych skrzydłach i ponad każde podwórko rzucał bawiącym się dzieciom jedno białutkie piórko. Dzieci piórka anielskie rączkami chwytały, chwytały, a wtedy z ciemnego nieba spadł śnieg, anielsko-biały. Ludzie wieczorni gorliwie dreptali piechotą. Anioł zniknął. Dzieci posłuchniały. Zostało błoto. W nocy nad ulicą miłą gwiaździsta ospa. W nocy na ulicy miłej rozpacz. Wiele troski zobaczysz przechodząc miastem, ale najwięcej na ulicy Miłej pod numerem 13. W suterenie pogrzeb. Niedobrze. Na parterze płacze wdowa po fryzjerze. Na pierwszym piętrze plajta, komornik. A na drugim? Służąca otruła się ługiem. Na trzecim piętrze rewizja. Mundurowi tajniacy. Na czwartym czytają kurier warszawski. Poszukiwanie pracy. Na poddaszu dziewczyna dziecko dwudniowe zabiła. Miła ulica. Ulica miła. Na ulicy Miłej ani jedno drzewko nie rośnie. Na ulicy Miłej w maju ludzie nie wiedzą o wiośnie. Moja miła, ja tą ulicą nie chodzę.
choćby mi było po drodze. Nawet kiedy do ciebie się śpieszę, nie idę ulicą miłą, bo kto wie, czy się tam nie powieszę. Niebo błękitniało, niebo obdobiało, obdobiały błękit białym śniegiem spadł. Co się nagle stało, że tak biało, biało? Pod nogami mymi zaszeleścił świat. Żyjemy dłużej, ale niedokładnie. Krótkimi zdaniami. Nie znam roli, którą gra. Wiem tylko, że jest moja. Niewymienna. O czym jest sztuka, zgadywać muszę wprost na scenie. Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć. A to już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam. Jak mówiłaś, żyjemy dłużej, ale niedokładnie. Ciekawe, ale ja muszę iść do roboty. O, ho, ho!
Uważa pan, że żebrakom nie należy dawać jałmużny. Że większość z nich powinna pracować. Pracować. Dobre słowo. Czyli gdyby ten owrzodziały z głową tą stoja machał łopatą przy jakimś wykopie, a ten staruszek ze sztuczną raną warował przy magazynie łopat, a ta czarownica plewiła buraki, byłbyś pan usatysfakcjonowany. Ależ oni pracują, drogi panie. Jak jeszcze? Za jakikolwiek datek o każdej porze dostarczają nam emocji czystej i niesfałszowanej. Oni nie jedzą drewnianego chleba. Nie markują słowo godne waszej kultury śmierci, jak w waszych teatrach. Ale grają całym swoim ciałem wystawionym na mróz, skwar i ulewę. Każdym gestem, głosem i wszą na kołnierzu. Aby osiągnąć zamierzony efekt, muszą surowo przestrzegać trybu życia nakazanego regułą. Spać na ławkach w parkach i na dworcach. Nie dojadać i upijać się. A pomimo, że śmierć i chleb są u nich prawdziwe, sztuka ta nie jest ani trochę naturalistyczna. Osiągają oni pełnię realistycznego uogólnienia, o czym marzyć nie mogą wasze wykochane akademickie trupy. W pociągu Kraków-Przemyśl stanął nagle w drzwiach przedziału ślepiec z laską. Czy pan wie, że każde z tych drętwiejących na ławce ciał, dążących do lepszego usadowienia się, zostało postawione przed problemem, którego nawet najcichszego echa trudno jest się doszukać w waszej sztuce? To wy nie pracujecie. Co dziś pan zrobił, panie literacie? Jaki jest twój zawód, konferansjerku? Za co ci tyle płacę? Poza ekranem. Za co chleje twój reżyser? Najbardziej bawią mnie ci, którzy zarzucają żebrakom, że czasami piją wódkę. Jak wy w ogóle wyglądacie? Oni przez całe życie grają jedną rolę, ale robią to doskonale. Nie pomyślcie, że spółfalam się z lumpami, że bracy są przeważnie ograniczeni i cuchną. Gardzę nimi tak samo jak wami, panowie. Artyści. Z tym, że bardziej gustuję w ich sztuce niż wasze. Idzie sobie wiosna, myśl ludowych przysłów, ja już nie mam głowy.
idiotyzmów. Kończy się piosenka, nie ma śniegu prawie, pisać głównie tekst. Nawet ja potrafię, jeszcze jest wiosna, puszczę dnie, kwiaty rosną. Pragnę wyrazić moją wdzięczność kwiatom. Że tak piękne i że jeszcze w charakterze dodatku pachną. I to bez względu na to, kto je wącha. A przecież nieraz miałby prawo stulić płatki. Ba, nawet zwiędnąć. A przynajmniej dozować zapachy. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność niebu. Zwłaszcza gdy czyste i gdy każe słońcu podkreślać cieniem to, co jest ważne w krajobrazach. A przecież mogłoby się uprzeć przy szarościach i gromadzić chmury na nowych dni 40. Bo wiele jest ku temu powodów. Pragnę wyrazić swój podziw dla dwóch motyli. Są to paść królowej, Papilia Mahaon. I rusałka admirał, Perameis Atalanta. Paś jest z orszaku królowej map. I obaj z admirałem są wysłannikami z krajów mego dzieciństwa. Pragnę wyrazić moją wdzięczność nocy. Że gdy tylko może, na niebie rozsiewa gwiazdy, bez których byłoby nam smutno. Dziękuję drzewom, kwiatom, niebu, słońcu i motylom. Za to, że z nieomylną regularnością, dokładnością, troską wypełniają swoje obowiązki. Tak niemądrze, nie chcąc nic w zamian. U mnie musi być czysto. U mnie też. Sedesy muszą być w porządku. Ja też pilnuję, kto wchodzi i wychodzi. Wie pani, chodzi u mnie taki jeden starszy pan, płaszczu. Nawet przyzwoity z wyglądu, inteligentny. Prosi o kabinę. I potem siedzi. Siedzi i siedzi. I nie wychodzi. Ja w końcu pytam go, co pan tak siedzi? A on nic, tylko coś stęka i skrobie. Ja mu mówię, niech pan już nie siedzi, niech pan wyjdzie. A on nic, tylko znów stęka i skrobie. Otwieram, patrzę, a on tak stęka i odkręca deskę klozetową. No coś podobnego. Mówię mu, niech pan to zostawi, dzwonię po policję. On mówi, niech pani nie dzwoni, niech pani mi odstąpi tą deskę za 50 zł. Jasne. Ja mówię, niech pan to zostawi i niech pan wyjdzie. To on mówi, że zapłaci 100 zł. Nie zgodziłam się, jestem uczciwa. No pewnie, jeszcze co by powiedziała ta druga, gdyby przyszła? Nie, proszę pani, on chciał mi zostawić, bo miał ze sobą w gazecie drugą deskę. Nie białą, tylko drewnianą. I niech pani sobie wyobrazi, mówię o tym wieczorem do Józka, a Józek mówi, że taka drewniana deska nie kosztuje 50, nie 100, ale 150 zł i nigdzie nie można jej dostać. Dobra, ja już muszę iść do domu, muszę obiad gotować. To pobra.
pierwszy dzień w pracy i się spóźnić. No jak to można? No. Wstali. Chodzą. Jak uroczy. Oto zdarzenia. Nie wiem po co. Wchodzą, idą, w sprawach idą. Słuchaj, uważam, że on się do tego nadaje. Powinniśmy go do tego zatrudnić. Wiesz co, ja nie wiem, czy stary pijak, ale no, nadaje. No ale spróbujmy chociaż, nie może da radę. Przyjdą, załatwią i znowu wyjdą. Wstali i żby. Chodzą, a żeby. Oto cele. Oto potrzeby. Wiem, że idę, co? Kroki po liniach, myśli w głowie, nakręcany, ruchomy człowiek. No nareszcie! Fajnie, wiesz? On dla wszystkich. Wszyscy dla niego. Jak zabawnie. Bo nie wiem dlaczego. Na niebie gwiazdy zabłysły. W przestrzeni miliardy wszechświatów. Cisza. Wspieram głowę na dłoni i myślę. Nie, nie śpię. Obudziła się we mnie wielka rzeczywistość. Prawda, co w oczy się rzuca. Prawda będąca widoczna, jedyna, wieczna. Ja. Pod tą gwiezdną, olbrzymią kopułą. Ja. Która mózgiem jej całość ujmuje. Przepajam się nią, stapiam sama ze sobą. Powoli, w sobie, dochodzę do siebie. Do wielkiej radości i wielkiego rytmu. Wszystko, co myślała, mówiła i czyniła, było jedynie owym dochodzeniem do wszechobjęcia. Gdy oto w sobie spoczywam radośnie, ciszą ogromną zewsząd otulona, i gdy mi serce bije w rytm wszystkiego, co mnie otacza. Dość. Słów nie potrzeba. Lipowym aleją. Już lato! Ogórki i jabłka stanieją. Już lato! Przycichły ulice bez dzieci. Już lato! Jak leci ten czas, jak on leci. Już lato! Z rzek słońce dobywa mielizny. Wciąż piwa, krytanu, wzywa mężczyzn. Wciąż lodu się pragnie i chłodu. I lekkiej bielizny od spodu. Tramwaj i kino niepełne. Już lato! Na plażach jest szczęście zupełne. Już lato! Do ludu brzmi słońce orędzie. Już lato! Czas twarzy opalać i lędźwie. Już lato!
nie obchodzi to, co ja robię? Pan widzi, co ja robię. Ale to nie robi na panu żadnego wrażenia. Każdy ma prawo robić to, co mu się podoba. Prawda? No, zwłaszcza w miejscu publicznym, co? Pan myśli pewnie. Ja jej nie przeszkadzam. Dlaczego ona mi przeszkadza? Pan pewnie jest na mnie oburzony. Pan uważa, że ja się narzucam. Że jestem źle wychowana, ponieważ panu przeszkadzam. A pan? No, pan to jest dobrze wychowany. Bo pan się nie wtrąca do tego, co ja robię. A właściwie ja się pytam. Dlaczego pan się nie wtrąca? Dlaczego pan mi nie przeszkadza? Dlaczego pan nawet nie odzywa się do mnie? Dlaczego pozwala mi pan, aby... No, nie, niech pan nie odchodzi. Przyznaję, jestem natrętna, ale pan rozumie w mojej sytuacji, no... Niech pan jeszcze nie odchodzi. Obiecuję, że będę nad sobą panować. Będę mówić spokojnie, ciszej. Tylko niech pan zostanie. Ja będę, no nawet milczeć. No, tak całkiem milczeć. No to ja jednak nie potrafię, ale niech się pan nie obawia. Będę już mówić tylko na tematy ogólne. Nic prywatnego, nic o życiu osobistym. No na tematy ogólne chyba może pan ze mną porozmawiać. Ładna pogoda dzisiaj. Chodź. Chyba będzie padało. Co też nie? O, ma pan rację. Nie umiem prowadzić rozmowy na tematy ogólne. No nie wychodzi mi. Tak? Nie, niech pan nie zaprzecza. Nic mi się nie udaje. Ja nawet w zwyczajnej towarzyskiej rozmowie na tematy ogólne jestem do niczego, no kompletnie do niczego. Nic mi się nie udaje. Na przykład z tym wieszaniem. Pomyślałam. Trzeba raz na zawsze skończyć z tym wszystkim. No, już byłam na najlepszej drodze i co? Pan tu przyszedł, gadu, gadu i żyję dalej. Pech. Nawet samobójstwo nie wyszło mi jak trzeba. Siano suche i miodne, wiatrem nad łąką stoi. Westchnie, wonią powieje i znowu się uspokoi. Słońce głęboko weszło w wodę, we mnie i w ziemię. Wiatr nam oczy przymyka, ciszą przejęta drzemie. I wiersza sam wymyśliłem. Co? Nie wiem, czy co pomogą. Powoli je piszę. Powoli. Z miłością. Z żalem. Z trwogą. I ty, mój czytelniku. Powoli.
Powoli czytaj, bo... Wielkie lato odmiera i wielką jesień wita. Proszę Państwa, tradycyjnie autorem opracowania muzycznego był pan Marek Dańczak. Chciałbym tak pięknie oni to światło dzisiaj tak jakieś niezwykłe, jest wieczór niezwykły i oni są niezwykły, niezwykle pięknie wyglądają jeszcze kwiaty, a mamy na sali media wszelkiego rodzaju. I mamy gazetę, i powiatową, i kamery. I w
chcemy to uwieścić, bo taka premiera raz na 20 lat się nie zdarza. 20 premiera z Wojna Czarnego. Piękny spektakl. I jeszcze kwiaty dla reżysera.